Chciałem was zapytać, chłopaki, No. bo No akurat zbliżają się dawaj święta. szybko, póki jest no łak version, nie? Przy stole. No, chciałem was zapytać, Dawaj, póki bo jest stara gwardia przy stole, kurwa. zbliżają się święta, a ja nie mam pomysłu dla No dziewczyny, to czy kurwa, no. moglibyście coś polecić. No rodzinny biznes mixtape, stary, a co ty pierdolisz? No właśnie z nią słuchałem, kurde, i ona taka zachwycona nie była. No to słuchaj, to ja ci życzę na te święta, kurwa, nowej dziewczyny w takim układzie. A nie, kurwa, tego interesu, stary, no nie wiem, stary. Jak nie jest zachwycona, no to... No cap. No cap. Word, man. Nie, tak na serio, stary. A co twoja dziewczyna lubi? Nie no, wiesz co, to nie tak, że cała... Nie, ale ja już jebać to muzykę. Już muzykę. Ja mówię o prezencie, no. Kurwa, no chciałeś prezent, no to mów, co twoja dziewczyna lubi? No nie wiem, filmy lubi. Podróże, dobra. Netflixa. Dobra, a jaki znak zodiaku? No właśnie, zacznijmy od tego przy układaniu tarota. O kurwa. A co o kurwa? Koziorożec chyba ze stycznia, nie wiem. A ile wy jesteście razem? No dwa dni. Rok. O. I nie wiesz, jaki ma znak zodiaku? Nie no, mówię, że koziorożec. Blacha, jaki Monika ma znak zodiaku? Rak. Na pewno? Nie. Paula? Paulina? Rak. Na pewno? No. W wakacje urodzona. Dobra, więc tak. Ej, a lubi Harry'ego Pottera? No w chuj. No to ruszkę. To stary, wejdź na Wizarding World. Tam masz w chuj rzeczy. Wiesz co, słuchaj, kurwa, stary. Sprzedam ci, kurwa, protipa, stary. Ale teraz no. Ci, kurwa, skup, stary. Dobra. Wchodzisz na Harry Potter Wizarding World. Robisz sobie z dziewczyną test. Do jakiego domu przynależysz? Czy Gryffindor, czy co tam, czy co tam, czy co tam? To jest w ogóle fajna zabawa, bo tam musisz sobie wybierać, co byś wybrał i tak dalej. Ja to robiłem. No, i robisz to, stary. Nikt nie i pytał. Potem wchodzisz. To prawda. Ja też to robiłem, ale jakoś kurwa się tym nie chwalę, więc uspokój się. Więc wchodzisz na ten Wizarding World, robisz to, a potem na podstawie tego, jaki dom jej wyjdzie, możesz kupić jej jakieś akcesoria z tego, na przykład różdżkę. Wiadomo, różdżki nie użyję nigdzie, ale są na Wizarding World jakieś fajne rzeczy, na przykład szaliki, strapony. Jakieś takie rzeczy. Batplagi. Więc różne akcesoria z Harry'ego Pottera, więc moim zdaniem to jest fajne, jeśli twoja dziewczyna lubi Harry'ego Pottera. Jeśli nie, no powiedziałeś, że lubi filmy, więc to jest jedyne, od czego mogą się odbić, no. No, dobra, dzięki, zapamiętam.